do obecnych panów. Willkommen tu Altisland. Jest tylko dwóch, spokojnie. No dobra. Tam jak coś będziecie mieli skrzynę, tam macie skrzyneczki z wyposażeniem. Gdzie tam? Będziecie się wyposażać w zależności od zielonego zadania, ale to będzie zależało od dowództwa. I tu chyba Gomez będzie dowodził, jeżeli chodzi o to. Także odczekamy. Arsenał jest tu. Tak, coś macie. Od tego. W zależności od... Przynajmniej teraz przejrzycie. Co i jak. A jaki jest czas do przybycia reszty? Właśnie nie wiem jaki na razie. 22? Co będzie to wyborowy? Wyborowy przewiduję w przypadku tego. W przypadku ataku terrorystycznego, przejęcie zakładnika i tak dalej. O, to ja się zgłaszam na stronę wyborowego. Tak, a zerki na mnie. O nie. Jakiś, nie wiem, mundur dla strażaków, czy... Nie, tylko jest tam ten bojowy w tym. Ten? O. No ale to i tak strzec wyborowy to tylko, gdy będzie atak, a tak to na razie... Będziecie... Nie, dobra, nie, no ja rozumiem, ale jak coś, to ja jestem strzecem wyborowym już jako ten. No to już tam Gomez przydzieli i tak dalej. Pomiki chyba nie są dozwolone. Nie? A to? Nie. Nie wiem. To jest już w ogóle nielegalne. To nie powinno istnieć. Michał? No? A takie coś? Ja tego nawet kurwa nie skomentuję. O Boże. Nie myślałem, że będziecie tego... Bo kolimatorów akurat nie było na tyle tak... Nie było takich, żeby były. Do... na te lata. Dobrze, to jak Gomez wybierze strzelca wyborowego, to niech Gomez wybiera. Ja tam wolę się nie... A czarnoruski mundur nie wiem skąd tam się wziął, także... Gomez wybiera, Berety akurat ja dałem wag batalionu, bo one akurat najbardziej odpowiadały temu. Beretom Bundesgrenzschutz, także... To co, takim mundurze mamisz? To myślę, że jeżeli będzie, jeżeli jest ochrona tego punktu terminalu wylotowego, no to tak. Natomiast jeżeli siedzisz przy biurku i sprawdzasz dokumenty petentom, no to masz zwykły mundur, zwykły garniak. Papieren. Papierem bite. Iren.
czapę z białym pokrocem. Będzie fajnie pasowała. Do białego pasa. O, drogówka. No nie, jak drogówka to ja nie chcę. Ja to special force. Dobra. Wachbatalion, czyli batalion wartowniczy Bundeswehry. A i mało, bo starają się jakoś tego. Hełmy też są. Ja, czekajcie, nie było mnie ciekawie. To jest... A nie, to nie tutaj budowanie. Takie nawet bujereczkę zrobiłem. A. Czekajcie, przyjadę tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. To jest chyba ten, co był tam na szkoleniu, żeśmy tam sobie brali. Kimem. Dobra. Zaraz wam tą część przyjadę fajnym. Jakub? Ups. Raku, serio. No, a teraz? No to kurwa, jak już nie wiem. To kogoś za chwilę spałować i odebrać mu resztki człowieczeństwa. A te torby są jakieś takie kuźwa wielkie. Tak nie widzę głowy się. Za wyposażenie, żeby je zabrać. Tak, wyposażenie jest w barakach. Nie pytaj, nie daleki patrzy tam. Jakub? Dobra, dawaj mi RPG. Będę zjemował te samoloty. Dałeś strzelca, co nie? Dałeś G22, a nie dałeś tabelicy. Jakie jesteście drużynie, bo jestem 1-3. Ja 1-2. To... Dobra, ja już mam broń. Wszyscy ze snajperkami. Nie, strzelca ja sobie zakupuję. Aj, za późno. No dobra, no to będzie, myślę, że jeden wyborowy wystarczy, dobra. Kurwa, jeden, dwóch być. Ha, chciałabyś. No, Gomez jeszcze bije? Jezu, jestem żandarmem, ale popcam. To chyba tak nie powinno miało wyglądać. Co? To chyba nie powinno wyglądać. O co mówisz? To jest... O tym. Weź wyjdź z tego, weź wyjdź z arsenału. Dobra, weź to wyjdziemy i załóż. Mundurek zmienia. Nie, bo chodzi o to, że to się dopasowuje do twojego mundura automatycznie. Powinno, tylko odpłynięcie mu. Co to jest za mundur? Straży granicznej. No to zgra. Zostaje, tak. No. To jest właśnie mundur Bundeswehry. Czapę zmień, czapę sobie zmień jeszcze. Na beretę możesz sobie zmienić, albo jak wolisz. Akurat takich mundurów wyjściowych to też Kręszut używał. Nie, ten mundur jest brzydki. Czemu jest flight suit? Pod śmigłowiec, ale to już tak. Panda? Co tam? Ja do ptaka będę strzelał, to wiatrówka fajnie dowód, co? Ja na to. Jak wszyscy dojdą, to już... Nie powiem, jeżeli mam wybrać MP5, a to już z tego wolę strzelać. No ale to będziesz głównie na tym, na terenie zurbanizowanym, także... Mam dobre po coś mam pałkę, nie?
Dlatego dałem je. Co ty, ja sama ostra amunicja. Nie zamierzam kogoś trzymać przy życiu. Fakt. Jeśli cię pul, to nie znaczy, że nie musi żyć. Nawet sobie permity wezmę. Macie ogólnie jeszcze dwie bety do dyspozycji. Jeszcze wezmę sobie telefon, żeby móc z rodziną porozmawiać. O czym mówisz? Kurwa, nie wiem, jak ja widzę te mundury. Już to wam zaraz przeczytam, jak się nazywa ten kamuflaż, kurwa. Lekki dziadek mi się przypomina. Czemu mamy granaty odłamkowe? Zadawaj go, pytań. Pomaź, pomasz w magazynie. Bo to są uniformy dla dziadka! Ja pierdolę. Okej. No. Nie ślady, ślady ojca. Dawajcie mi Żydów. Co? Co? Ja na to uleś. Was. I wierzę w ciebie czasem, Bóg. A jeszcze takie... To, takie białe rzeczy. A mogę w ogóle... Dobra, idę bez czapki. Jak się zaraz przeczytam wam, jak się nazywała ta... jak się nazywał, kurwa, ten kamuflaż. To na niego tak rzygasz. Okej? Okay. Nie mam. To jest wiatrówka, nie? Tak. Ja. No to ale wiatrówka na misję 308. Dlatego biorę apeki, że na pewno przeszło na wylot. Co jest? Dobra, ups. Kurwa. Asis los. Sorry. Podejdź tu. Do połowania, jak za dziadków. Do ściany. Mam pytanie. Dlaczego jest te zepsuty? Cancel Correct Animation. Który ja wybie, panda? Kurwa, o jest. Musisz to zbindować, to każdy sobie sam binduje. Dobra. Wiecie jak się nazywa... Przyjmiesz 308 na twarz? Wiecie jak się nazywa... ten kamuflaż, co na niego tak rzygacie? No. Tumpan Muskie. Całkowicie do życia to nie było mi potrzebne. I błoto. Spreje czerwone, że powiedziałeś ludziom, gdzie mają stać, żeby ich odstrzelić. Wąż! Ja tylko jeszcze weapon permita biorę, żeby na pewno mi zajebali tych fakty. Wiatrówy. To jest wiatrówa. To jest szambota. A, ale dorzucilibyście tego? Co? Tabelę balistyczną? Właśnie mówiłem mu, żeby dał jeszcze tabelę balistyczną. Tam, po co wam? A ty zamierzasz strzelać więcej niż na 5 metrów? Einen moment. W sumie racja. Dobra, będziemy korygować w czasie po strzale. Słyszysz to, panda? Na oko. To tam? Pod tabelę balistyczną. Słyszysz to? Zaraz, co słyszę? Nie słyszę. Ja słyszę. Ale widzę pocisk w twojej komorze. Powiem. Popatrz, jak ty popatrzysz dobrze, to moje też zobaczysz. Widzę. To dobrze. Chodź, idziemy zobaczyć. Dobrze. Chodź, idziemy zobaczyć. Czekaj. Kto tam moją betą jeździ? Nie mamy ładunków wybuchowych. Dlaczego? Stój, siadam do ciebie. I jedziemy. No tak sobie tylko wyjedziemy na chwileczkę. Tam jakiś samolot jest. Na lotnisku nie. Takie zdziwienie, nie? Donier, no proszę. Tak, bierze i wracamy do
Mogę się rzucać. O, jak pięknie. Ok, drzwi. Bokiem. No. Dobra, o kurwa, już każdy z tym. Kontrola trzeźwości. Do maski. Do maski. Dmuchaj. Najebany. Dmucha w pistolet. Zaraz go uspokoję. A ty to co się nie... Co ty robisz? Dobra, już tam odpierdala. Dobrze się zaczyna. Nie zdać, widzę. Aktualnie wyglądamy jak partyzanci, pierdolone fija. No tak. Dobrze, panie dowódco. Jest tak najebany na mapie, że nic nie widzę. O kurwa. Podoba mi się... Czym jest pokój przy Herr Gomez? Nie rozumiem, co to pisze. To jest codename. To jest jak operacja Market Garden. Terminal przylotów? Dobra, my idziemy do wieży kontroli lotów. Tylko ona nie może być wieży kontroli lotów, RP. Panda. Właśnie jednego będę potrzebował na wieży kontroli lotów. Dobra, będziemy razem. Jednego. My się za ręce trzymamy. Po dwóch. Ja się szczepiłem. Jest taka homoseksualna rodzina, rozumiesz? Szczepiłem się z nim jak psy. Tak. Dwóch, nie mogę wyjąć. Dwóch na terminalu wylotowym, dwóch my na przylotowym. My takimi dziećmi syjemskimi, tylko że odczepionymi. Tak. Mamy ten sam mózg. Na przylotowym i kończą ci się ludzie, bo została jedna osoba. No to dobra, no to będzie na przylotowym będą tylko na razie. Będzie zamknięty wylotowy, bo przewiduję o godzinie... O godzinie... 6 będę przewidywał lub 6:30 w zależności, bo to akurat samolot z Czarnorusi przyleci. Przewiduję przylot z byłej Republiki Czarnorusi. Przyleci tutaj samolot z 5 pasażerami na pokładzie i na pewno. A, jak coś, to będziecie mieli tam już na terminalu też arsenał jeszcze będziecie mieli. Także jak coś, to tam się też możecie doposażyć. Zadaniem waszym będzie sprawdzanie pasażerów. Mózg mi odcięło dopływ tlenu. Pod względem posiadania wszelakich ładunków niebezpiecznych oraz ich legalność jakby pobytu. Także chyba tu są jakieś pytania dodatkowe? Raczej brak. Opaski zaciskowe sobie. Dobra, zacznę. Możemy jechać? Ja wolę. Dobra, dawajcie. Reszta niech bierze Itisa. Dobra, czekaj, bo nie... Gdzie mam stanąć? Na terminalu. Na terminalu przylotów. Przylotów, dobra. Mhm, tak. Na przylocie będzie jeszcze. Dobra. Dobra, to... Gdzie jest moje BMW? No halo. Zakosili ci. Ty, gdzie jesteś? Tu. Ale na stanowisku jakim? Nie wiem. Chyba rozwalili. Czekaj, a w którą stronę mam jechać? Czekaj. Dobra, można jechać. W prawo musimy jechać chyba. Tak, w prawo? Chyba w prawo. Jesteś pewny? No tak, w prawo, tędy. Albo daj, dobra, zamień się. I teraz tędy w prawo, prosto jedziemy. Dobra. Teraz będzie w lewo. Co? No i tam masz, tam jest wszystko.
Gdzie no, tam? Jest, no tam, na wprost. Tam jest terminal? A, tam jest wszystko. Po pasie pojeździmy. Czekaj, wycofam. Dobra, będzie. Dobra. Po wersjach ogarniamy ten posterunek, tak? Tu jest, zdaje się, przylotów. Także to jest mój terminal przylotów. A kto jest na terminalu odlotów? Ja wiem. Radio check. Radę 5 na 5. Proszę, madam. Jak o Boże. Jak to działa, halo? No właśnie. Dobra, tu jest wyjście. Kurde, strasznie wąskie te drzwi, no. Jeszcze trochę, nie przejdę przez nie. W budynku macie wyposażenie jak coś. My jesteśmy już w wieży kontroli lotów. Okej. Okay. Czyli tak, jeden musi stać tutaj. Bo żeby nam nie przeszli tutaj sobie o. Tu tutaj jeden ma stać? Ja mogę tu stać, jak coś. No tylko czekaj, bo ja to kurwa muszę ogarnąć. Jak to się z tym jest? No a ty od tej strony, nie? A, tutaj? Tak. Bo a. Tutaj mamy terminal, czekaj, przylotów. Czyli tak, nie, przylotów, czyli oni wchodzą sobie tutaj i kierują się na kontrolę. Do ciebie. A, no dobra, dobra. O 6 będą, tak? Która godzina? Dobra, na drugim końcu budynka jest termin wylotu widocznie. Tak. Dokładnie. Chodź tutaj. Bo tak. Teraz jesteśmy na wieży kontroli lotu, przedtem było i to było zło. Tutaj będą przychodzić sobie. No. Tam będziemy mieć zamknięte. I idą na odprawę paszportową. Czekaj, zobaczymy czy z tamtej. Nie, z tamtej się nie da. Czyli tu banek przyjmował, tak? Na to wygląda. Tak, zobaczę co jest na górze jeszcze.
Mamy jakieś wykrywacze, czy będę musiał ich obmacywać? W arsenale powinny być jakieś wykrywacze. O nie, to wiesz... Nie. Masz hełm jeszcze w plecaku? Nie, nie brałem hełmu. Bierz. A jestem ciekaw, muszę zobaczyć jak to działa. Albo lepiej jak teraz wezmę, tak lepiej być przygotowanym od razu. Znaczy hełm do plecaka. A co my teraz czekamy? Bo ja bym wolał tu betę tu pozapieprzeć na tym płat lasu. Znalazłem bardzo ciekawy pokój. Widzę cię, dotknij tam coś, ja cię cielę. Mój pokój. A widzisz, czy jest tam napisany? Masz 3 sekundy. Prawda, czy... Ale jego nie ma. Oni? Nie? O, chyba nie zdążyli wylądować. No z taką prędkością to na pewno. Ostro w górę, ostro. Chyba pomylił lotniska. Ten jak ze zakiem biegnie, chyba się czymś nie podzielił się. Na pewno. Znalazłem pokój Gomeza. Tego nie ma. Jest. Jest! Tam. Gomez jest gdzieś tam. Lata. O? Niemożliwe. Chyba. To leci. Mam pomysł. Mam. Coś tam brązuje się przy tym jednym ślarze. Grupujemy się. Kto jest dowódcą? Albo Wolka. Dobra. Nikt się nie przyznaje. Dobra, mamy Free Fire. Nie powiedziałem tego. Nie mamy dowódcy. Jeżeli uznacie za coś za zagrożenie swojego życia, nawet jeżeli chłop podniesie rękę, możecie go odpierdolić. Cały majątek idzie na was. Jasne. O, teraz chyba lądują. A? Ach, ładnie. Kurwa, co jest tam nie tak z tym pierdolonym M5-ką? Chwila, jak wyciągam radio, to musi być... O. Ładowanie jebane. Nie rozumiem. Ups!
No ładujesz, żebyś nie zacięła, nie? W razie co. Wylądowali? Wylądował, na końcu pasu. Idę. No powiedzmy, wylądował. Jak ich przyjmę, to gdzie mam ich potem posłać? Do kolejnej? Oni muszą tutaj, nie? No? Przydałbyś jakiś autko, follow me. Follow me? Ja nie mam prawa jazdy, więc nie zrobię tego autka. Wiesz co zrobimy? Zablokujemy sobie to, ten przejazd. Autem. To usta. Jest git, nie ma przejścia. No, super. To gdzie mam ich skierować potem? Pilot to już nie wyleci stąd, nic nie mówić. Prawo. No, samoloty nie mają stycznego, nie? O kurwa. Bądź ten kurewski głosi. Zajebiście. Pasażerowie chyba mają dosyć tego lotu. Dachem uciekają. A to jest wizyta dyplomatyczna czy jaka? Może dowiedzielibyśmy się coś na temat tego lotu? Ktoś ma jakieś informacje? Temat? To jest wizyta dyplomatyczna. A ja wracam na posterunek. Kurwa, w mej tak jakaś mafia jebana. Ty, a my dalej jesteśmy narodem rasistowskim, czy nie? Co mówisz?
Już nie jesteśmy nazistami, nie? Chyba nie. Nie wiem, czy wiecie, ale macie chyba szwajcarskie. Poli. Co? On za dużo wie. Słuchaj. On za dużo wie. Tam. Ty do przodu jesteś chyba. Jebnij mu. Czekaj, ja czekam, aż pilot wyjdzie. Może mnie nie żywić, czekaj. Pilot żyje? Jak ktoś tu wyląduje bez zgody, mam prawo go odjebać? Dobra, no, dowódcy. O. Pilot, żyjesz? Kolejny samolot. Kurwa, jedziemy się z nim ścigać duchą? No dobra. Czekaj, Michał, czekaj. Od kiedy samoloty hoverują? No właśnie. Słuchaj. Co to jest kurwa pytania? Za dużo chyba wiem. Co pamiętaj, jeśli ruszysz to ruszysz tych BMW, gdy jedziemy cię. To są nasze służbowe. Ogólnie jak do jednej wsiądziesz, to... Będziemy gonić. Mnie tu nie ma. No co wy robicie? Właśnie czekamy, aż pilot tego zacznie żyć. A to jakaś etiopska linia w ogóle. Pilot, za szybko podchodzisz. Ale on ma zezwolenie na lądowanie? Tak. Zezwolenie, się z nim komunikuje na drugim radiu. Czemu zabrałeś auto? Rozbił się właśnie. Jak miał być? Jeśli mówisz, że nie, to się dziwisz. Wilku, czemu zabrałeś auto? Mamy jakaś trasa pożarna chyba, nie? Z powrotem tam je odstaw. Blokowało wyjazd. Tam masz auto. Zostanę, bo nikogo nie ma na posterunku. Nie pierdoli jednego, bo wyszedł. Nie spał! Panie obywatelu, co pan? Proszę wrócić do samolotu. Zaraz jest stan awaryjny, samolot. No nie słucha się, no. Proszę wrócić do samolotu. O, widzisz jak się słucha. Zaraz mu jeszcze 5 morfinek damy, zaśnie od razu. Dobra. Nie psor, no tak. Misja jest, chodź. Co? Widzisz tam ta auta? Tak. Trzeba pozostawiać te drzwi te i te drugie. A, tamte co było wtedy zablokowane, tak? No. Dobra. Czyli idziemy razem te. Achtung, das ist Kommandier der Bundesgrenzen. Aktual nasz samolot z wschodnich Niemiec się rozpierdolił, tak? Ja. Yeah. Jawohl! Dobra, tego jedynego Gagarina proszę zabrać do proszęszego odprawy. Kornej kobiety, która będzie startowana już wyjści. Ja, na tyle. Uwaga, będą śledzą, przyjadą za chwilę wycieczki z daleki z jebanych pozujemców Pakistanu. I będzie trzeba ich trzeba będzie ich skontrolować na terminalu wylot. Zarysował.
Na kontrolę? To tam. Hola. Stella, Stella. Ktung, Artung, w wycieczce będzie bardzo poszukiwany oficer z Sahanii. Będzie posługiwał się paszportem dyplomatycznym. W przypadku, jeżeli się buntuje, aresztować, a następnie rozstrzelać. Ajaj. Na przyloty mówił wcześniej, tak? Z Republiki Federalnej to? Koło... On go mówił, że do tych, odlotu właśnie, nie do przylotu. Krzyż z niego wielki skuchwysyn. Dobra, jak ten tamten przyleci, to gadajcie go mi. Ja sobie go przesłucham, jak coś powie, to powie. Jeśli nie, no to już. Co to za strzały? Kto to strzela? Nie, właśnie nie wiadomo. Gdzieś tam strzelają chłopaki pewnie. Nudzi im się. Najwidoczniej. No. Dobra, nie bądźmy tacy sami, czekajmy na tego chłopaka, bo chcę z nim porozmawiać. Tak, pokojowe rozmowy. Aby się ugasić ten pożar, nie tak? Ja zgaście. O. Samolotami piloci nie potrafią latać. Ktoś tam porywa helikopter chyba? Nie, to chłopaki pewnie albo Gomos. Tak, to dla nas. Na pewno to dla nas. On jako pierwszy zachód helikopterów. Panowie, czekajcie tutaj na tego tamtego przywódcę tych chudzie kogo. Ja idę przez tamtego. Nie zwracajcie uwagi, będą strzały. Chodźcie tutaj na drugą stronę.
kolejny się rozbił. Dobry, dobry. Bardzo tutaj dokumenty lidziu. A pan przez siatkę nie przeglądnie? Panie, przez siatkę to ledwo co idzie. I ja. To dużo papierem w zonach. Cywilne. Cywilne. Dobra. I miałem lecieć i w celach i służbowie, bo widzicie, ja taki no być lekarz. A jakie służbowe cele? I kastracja. Kogo kastracja? Pewnego pieska, chyba tam znowu prezydentowi. Oni potrzebowali lekarza taniego, bo tam nie wzięli. Dobrze, proszę założyć co za głowę, ja pana przeszukam. Jo, rozumiesz. I ci bardzo. Nawet się rozbił jak coś. O panie przyjaciółku i... Dobra, widzę, że pan tu czysty, może pan opuścić ręce i iść sobie tam wziąć na ławeczce. Tutaj zapraszam. Halo. Halo, pan nie mrawy jakiś? Dobra. Jo, rozumiem. A. Ojoj. Tutaj. O, tu, tam na ławeczce sobie usiąść. Dziękuję. Czeka pan teraz na te... Tak, na samolot czeka. No. Jepsen? Tak? Wiesz co, weź patrz tam po drugiej stronie, czy nie leci ten samolot, co miał przylecieć. Dobra. Takie raki, bo jeszcze tamtej dwóch. Też nie mrawi oni są widocznie. A w co ty tu grasz? A to nie. Dobry. To jest poprzednie zmiany. Dobry. Proszę, zapraszam tutaj. Dziękuję bardzo. Ja jestem z korpusu dyplomatycznego Republiki Safrani. Proszę pokazać papiery. Tak, dokumenty. Dobrze. Proszę założyć ręce za głowę, przeszukam pana. To niekoniecznie, ja jestem dyplomatą. No ja wiem, ale to w celach pokojowych, tak? Proszę założyć ręce za głowę. Ale ja jestem dyplomatą, ja mam to w dupie. Proszę założyć ręce za głowę. Stop! Dyplomatów nie bijemy! Stop! Proszę to schować! Ty też! Jebany skór. Proszę to schować! Już. Skąd pan leci? A tutaj byłem na tym. Proszę zabrać swoje papiery. Ta pałeczka zostaje. Do samolotu nie wolno jej zabrać. Proszę mi powiedzieć, z jakiego pan kraju przylatuje. Tak, Sahrani jestem, panie. Nie widzisz pan? Pułkownik. Raku, pozwól na chwilę. Panie tutaj zostanie. No tutaj oficerem Sahrani zbrojnych. Ty, to jest ten facet, którego mamy zgadnąć. A czemu pan to wziął? Albo fajne, stalowe. Panowie,
Samolot przyleciał. Proszę to odłożyć. O. Chłop. Dobra, bierz go tam do pokoju. Ale co? Za co? Halo? Bo zdaje się, że pana mieliśmy złapać. Jak to, panie? Co ma być? Jestem oficerem dyplomatycznym. Nie wolno tak. Chyba, że jest pan poszukiwany listem gończym. Zaraz. Panie, panie. Gdzie ten jest? Kurde, musimy naokoło iść. Widzisz pan? Na spacerek się wybierzemy. Panowie, jest sprawa. Kto chce być przeniesiony do komedy na okres koło 30 minut? A na drzwi. Gdzie? To znaczy kto? Ale gdzie? Komendy. Pod kryptonimem Zeus. Nie wiem, ja bym był. I stoisz pan sobie tu. Bo chciał? Ja, wilku. A? Halo? Dobra, bo z tego, że my pana zabić, no to zabijemy. A, no tak, oczywiście zabezpieczony. Zaczekaj. A ja mam pomysł. To przeżył? Co jest? To są klatę. Co mu zrobił? No nieprzytomny. Nie wiem. Bilku, będzie skandalu międzynarodowego? Weź na i zaraz ci powiem co tam dalej. Dobra. Cię przenieść tak jakby, żeby nie było ci tam w pomieszczenie. Nie wiem. Dobra. Chodź tu. Weź tą pałeczkę. Ale schowaj. Masz miejsce w plecaku? Nie może tu zostać nic, więc do plecaka, do kamizelki upychaj. Spokojnie, wszystko jest. Weź sobie pałkę jako broń. Czyli zamień ją z pistoletem, nie? Dobra. A pistolet schowaj. W razie czego masz broń i pałkę, tak? Do obezwładnienia. Mieszkańców. No. I czekamy. Czekamy na kolejnego. Dobra, stój tutaj. Ja muszę coś zrobić. Nie tutaj. Pff. Nowy Wartel ma tak stać przed tym, przed wejściem? Właśnie się z drzwiami spotkałem. No żeś nieźle ćwiczył, widzę, na siłowni. No. No to rozwaliłem drzwi. A co ze mną? Dobrze.
tak, czekasz aż on się ruszy. Ja idę na chwilkę do arsenału. Bo za słabo słyszę. I potrzebuję tego. Obywatel przyszedł do nas. Zapraszamy, zapraszamy. A co tu się stało? No proszę nie przejmować tymi drzwiami, to kolega na siłowni ćwiczył. A, rozumiem. I później jakoś tak w rękach wyczucia nie mam. Proszę o dokumenty. Ja tu tylko przelotem jestem, wie pan jak to jest. Rozumiem. Proszę podnieść ręce do góry, przeszukamy pana. Okej. Okay. Gdzie pan leci? Ja lecę tam za morze, daleko. Aha. No to żeś pan poleciał. Tu mi napisali w moim tableciku napisali mi, że mam pana skuć łańcuchem. Co? Będziemy żyć, czy nie? Pompy. Utracono. Dziękujemy. Channel switched. O Boże, co nie, to jest... User left your channel. Channel switched. Kurwa, to jest... Taki padaki dawno nie grałem. Plus jeden. Ja właśnie piszę z Jakubem, mu tłumaczę, co poszło nie tak, oprócz wszystkiego. Nie, utracone połączenie z hostem, tyle powiem. Ja po prostu wyłączyłem serwer, bo tak mi napisał, że jednak mam to wyłączyć, bo on tego już nie ogarnie. A, okej. Okay. No, sorry winę tu, ale poszło, jebło. Nie no, spoko. Znaczy to jest jego pierwsza misja, ale też zwrócić uwagę, że on się nie posłuchał moich rad, które mu dawałem. Człowiek, jak zobaczymy, że my jako voice, jako straszniczo mamy G22, który każdy się może wziąć. No. Stwierdziłem, że nie. Jak ja zobaczyłem, że policją gramy, to już powiedziałem, że nie. Nie, policją mogło być. Były checkpointy policjantami. Były. Orelem byłby kurwa śmieszny, o Jezu. Ej. Mamy Dianę, wynajmniej mi 75 tysięcy punktów piątku. I ma piątkę, Jezu. Jasne. Koniec? O, był pierdolnie, niestety. To nie była misja, to była chyba podaka. No, niestety tak nie prykło, nie? Raz na wozie, raz pod wozem. No, ostatnio w drzwiach. Pod koniec w drzwiach utknąłem. No, arma to. Ja robię coś jeszcze innego, znormalizowanego. Nie wiem, czy to zagramy. Robię to w speedupie, nie?
Widzę, że jest 5 osób, to w sumie nawet śmiesznie, bo wtedy będzie siły specjalne będą dla was. O. O. Ja nie gram od razu, mówię. No szkoda, no rozumiem. No to ja nie wiem, czy też chcę już pójść na Jesus. Jutro jest ten koop, tak? Jutro jest, z tego co się to teraz muszę wybrać rolę jeszcze, tak? Czy... Tak. Mhm. Dobrze, się ktoś zdampało, bo dużo ludzi się wypisało i... Nie wiem, co my coś było. Właśnie. No to tak się odezwałeś, jak to powiedziałem, to weź to zrób, proszę. Dobra, to ja spadam jak chcesz. Na razie. No, to znaczy, kto teraz został, a kto nie? No właśnie, kurwa, nie wiem. Kto jest dowódcą? Znaczy, Buchą, tak? No to ja mogę być sierżantem. No. No spoczko. Niech będzie. Trochę szkoda, kurwa, mi Jakuba. 4. A gdzie on jest? No, poszedł z tym spika, chyba musi ochłonąć, albo z psem wyjść, nie, on z psem musi wyjść. O 21, no miał wyjść. Nie, z psem musiał wyjść, mówił. No, o 21, tak. No. Nie wiem, ja jestem troszkę załamany. Miałem nadzieję, że to zrobi dobrze, a kurwa, no. Podałem mu wszystko, co może nie wyjść i tak to, i to nie wyszło. Za trochę sadu. Dobrze, liczę, że aktualnie na jutro są 3 osoby zapisane? No chyba tak. A nie, Gomez jeszcze 4. A ty 5, tak? No. No nie, dobra, bo piloci osoby. Zapomniałem.